Jak wiadomo, nasze więzienia są przeludnione. W wiek przestępczy wszedł już jakiś czas temu wyż demograficzny, uaktywnił się zawodowo i więźniów przybywa, no a więzienia nie są z gumy. Dyrektorzy więzień każdemu skazanemu nieba by przychylili i zamknęli wszystkich chętnych. Każdemu dożywocie by dali, bo serca u nich miękkie, no ale cóż, liczba miejsc jest ograniczona i dla wszystkich nie starczy. Dlatego niektórzy przestępcy muszą, mimo szczerych chęci odsiedzenia wyroku, połętać się na wolności, dzielić troski codzienności z nami, niewinnymi czarodziejami. Ale już niedługo takie parcie skazanych na więzienia się skończy. Ministerstwo Sprawiedliwości uważa, że więźniowie powinni sami płacić za swoje utrzymanie. Resort po prostu chce, żeby więzień odsiedział za swoje. Eksperci się jednak krzywią. Plany ministerstwa to mrzonki. Mówią, większość skazanych nie będzie stać na pokrycie kosztów odsiadki. Nam zaraz nie stać. Wkopie się takiego do ziemi obok morowiska, wysmaruje gębę miodem, to pieniądze z podziemi wygrzebie. Chociaż nie, byłoby rozwiązanie, że też ja muszę w tym kraju o wszystkim myśleć. Ktoś musi. Więźniów powinny sponsorować różne firmy. Na przykład więźnia Kowalskiego sponsoruje firma Brzeszczot, producent piłek do metalu. Cele numer 3, producent drzwi. Więźnia Pęczaka finansuje producent firanek do Mercedesów. Więźnia K, Orlen S.A. No jakby coś, to nie wiemy, o kogo chodzi, tak? No i już. Nie ma nie stać. Siedzieć. Skoro skazanych nie będzie stać na siedzenie, to niech stoją. A jak nie, to fora ze dwora na wolność. Niech się męczą pod jarzmem swobody, skoro na zakład penitencjarny ich nie stać. Za brak trosk trzeba płacić. Każdy ekspert to powie.